Witam Państwa po dłuższej przerwie. Mamy kolejny etap Unii Polsko-Ukraińskiej. Ten pan na miniaturze nazywa się Mustafa Najem, czy też jak bardziej się pisał jego ojciec Naim. Jest synem ministra z rządu afgańskiego, ministra sprzed inwazji sowieckiej, ale ten minister, jego ojciec, później trafił do Związku Sowieckiego, a historia samego Mustafy jest jakaś w ogóle niewiarygodna zupełnie. W każdym razie jako obywatel ukraiński, naturalizowany Ukrainiec, był już między innymi po 2014 roku, czyli po przewrocie na Ukrainie, był posłem, był zastępcą dyrektora generalnego Stowarzyszenia Przemysłu Obronnego Ukrainy. Teraz jest wiceministrem infrastruktury, czyli zajmuje się tym samym, co Sławek Nowak, nasz rodak, który też zajmował ważne stanowisko na Ukrainie, zajmując się tam autostradami, no, których tam nie ma zresztą, ale teraz zajmuje się tym Mustafa Najem. Oczywiście można o nim poczytać dużo na Wikipedii, po rosyjsku, po ukraińsku, po angielsku i chyba warto wszystkie trzy artykuły na jego temat przeczytać, ale zostawmy go w spokoju, bo on jest tylko pretekstem. On pokazuje, kto może zostać premierem, ministrem w Polsce, kiedy uda się plan. Plan Unii oczywiście jest związany z wielkimi ruchami geopolitycznymi. Mówiłem o tym, o Konfederacji Europejskiej, ponadunijnej, która miałaby się, poloć na razie, nazywać Europejską Wspólnotą Polityczną. Ona by umożliwiała niewątpliwie, zwłaszcza po rozpadzie, ewentualnym rozpadzie czy osłabieniu Unii Europejskiej, jakieś ruchy polityczne na linii Polska-Ukraina, czy może nawet szerzej. No ale to zostawmy, o tym już mówiłem. Teraz chciałbym powiedzieć o tym, co wydarzyło się dzisiaj. Dzisiaj w poniedziałek w rocznicę Krwawej Niedzieli, która rozpoczęła, no, pamiętamy ten dzień jako początek rzezi wołyńskiej, chociaż różne wydarzenia miały miejsce i także wcześniej. No właśnie dzisiaj w ramach wielkiej przyjaźni do Polski prezydent Ukrainy Zieleński, spolszczam, no bo to jest język podobny do polskiego, możemy spolszczyć rosyjskie nazwisko, czeskie, słowackie, litewskie, czemu nie, możemy tym bardziej ukraińskie, to naprawdę są języki braterskie, bratnie, podobne, a ukraiński jest pełen polonizmów, tak, no przecież ukraiński ma wprawdzie taką gramatykę, składnie, nawet wymowę taką ruską, bliską rosyjskiej, ale słownictwo ma w dużej mierze polskie. Dobra, zostawmy to. Dzisiaj prezydent Zieleński ogłosił w tę trudną rocznicę, że wniósł już do Wierchownej Rady, do Parlamentu Ukraińskiego projekt ustawy o tym, że Polacy mieliby jakieś szczególne prawa na Ukrainie, takie, przynajmniej częściowo takie, jakie mają obywatele Ukrainy. 22 maja o tym projekcie już była mowa. Zapowiedział go wtedy Zieleński, a komentatorzy rosyjscy, czyli ruskie trole, kacapska propaganda, zwracała uwagę na to, że Polacy chcą przejąć kontrolę nad Ukrainą. To oczywiście bzdura, Rosjanie chcą z nas zrobić czarne ludy, tymczasem żadne decyzje oczywiście nie zapadają w Polsce i w polskim interesie, to jest jasne. To jest jakiś projekt, który wyszedł z głębokiego państwa w USA za bajorem, ani polski, ani ukraiński pomysł. I no, mówiło się 22 maja, czy po 22 maja, że te prawa, szczególne prawa dla polskich obywateli na terytorium Ukrainy, to miałoby być możliwość uczestnictwa w rządzie, w organach samorządów. Mówiono, to Rosjanie, no, rosyjska propaganda oczywiście mówiła, że polska policja mogłaby mieć jakąś swobodę działania na terytorium Ukrainy.
Pytanie, do jakiego stopnia mogłaby się na przykład zapędzić przez granicę w poszukiwaniu polskiego złodzieja. Mamy ten problem w Unii Europejskiej, ale on jest regulowany i chyba jakieś takie zagony, na przykład niemieckiej policji przez Odrę się nam specjalnie nie zdarzały, ale jeżeli ktoś wie, że się zdarzały, to bardzo proszę o uzupełnienie czy też sprostowanie mojej niewiedzy. Jakieś były chyba takie nieporozumienia, ale generalnie wielkich afer nie było. Na pewno polska policja nie zapędzała się do Berlina za przestępcami, którzy tam uciekali z Polski. Tak więc mielibyśmy my, Polacy, mieć prawa, szczególne prawa na Ukrainie i nie ma na razie ani słowa o tym, że ustawa lustrzana, symetryczna miałaby obowiązywać względem ukraińskich obywateli w Polsce. Ale była o tym mowa właśnie przy okazji zapowiedzi z 22 maja, że to ma być wzajemność. Zresztą wiemy od prezydenta Dudy, że w zasadzie ma nie być granicy, prawda? No, ma nie być granicy, więc mamy być jednym państwem i jakoś do tego mamy zmierzać, tworząc wspólne organy, na razie jakieś komisje międzyrządowe, co dalej to się okaże. Natomiast, no wspólna tam, wiemy, wspólne kontrole celne, to na razie jest ustalone przez międzyrządowe konsultacje tam sprzed paru tygodni. Ale chyba istotniejsze właśnie jest to, co zapowiedział Zieleński, czyli ustawa o Polakach na Ukrainie. No i jak sądzę, i miejmy się na baczności, ustawa o Ukraińcach w Polsce, która powinna wpłynąć do polskiego Sejmu, jak sądzę, po wakacjach sejmowych, czyli gdzieś w połowie września, kiedy się zapowiada powakacyjne posiedzenie Sejmu. Jakiś termin jest koło 15, chyba, jak pamiętam dobrze. No i czekajmy na to, ale oczywiście czekajmy aktywnie, to znaczy dowiadujmy się, czy taka ustawa jest szykowana, ale przede wszystkim to tego się można dowiedzieć zawsze. No, oczywiście studiując strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tam są projekty ustaw. Jeżeli są, jeżeli przejdą oczywiście przez Radę Ministrów, to są tam publikowane przynajmniej założenia tej ustawy, takiej ustawy. Natomiast przede wszystkim śledźmy, co będzie w ustawie, którą już Zieleński wniósł do laski marszałkowskiej Werchownej Rady w Kijowie. Bo prawdopodobnie to samo będzie nas czekało, lustrzali, to samo nam zaproponują w ustawie tej lustrzanej. To prawdopodobnie, jeżeli już do tej pory Sławomir Nowak mógł rządzić autostradami na Ukrainie, a generalnie Ukrainą rządzą nieznani nam anonimowi obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy tam dyktują tamtejszemu rządowi, co ma robić, także armii, no to można przypuszczać, że nic nie zmieni, jeżeli Polacy tam też będą mogli się rządzić. Tylko że trzeba pamiętać, że ci Polacy, to co tam się będą rządzić, no to będą Polacy pokroju Michała Dworczyka, albo jeszcze bardziej, mocniej, czy wręcz bardzo mocno związani z państwem amerykańskim. No i tylko cała nadzieja w tym, że ta polityka ekspansji, absurdalnej ekspansji pasożyta, który rządzi Ameryką w Eurazji, że zostanie udaremniona po, miejmy nadzieję, szczęśliwych wyborach do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, który zacznie blokować z większością trumperską, oby tak było, zacznie blokować te hece, harce, figle i psikusy obecnie rządzących Ameryką, nieznanych też anonimowych urzędników i tych, którzy za nimi stoją. W każdym razie efekt może być taki, że po przeprowadzeniu przez polski Sejm, oczywiście przy protestach Konfederacji, jak się spodziewam, ale nie wiem, czy może coś tam jeszcze będzie, pojawi się jakiś poseł w PSL-u, może w Platformie, może ba, nawet w PiS-ie, chociaż w to wątpię, który będzie tam się wstrzymywał od głosu w tej sprawie, to jednak to powinno przejść przez Sejm, jeżeli nie będzie bardzo gwałtownego oporu poza świadkiem czy półświadkiem politycznym. No i jeżeli to przejdzie, no to spodziewajmy się, że
tytułem próby do jakiegoś najbliższego, przy jakiejś najbliższej zmianie w pisowskim rządzie, zostanie wprowadzony jakiś obywatel Ukrainy. Kim on będzie? No, obywatele Ukrainy, którzy tam naprawdę się liczą, nie są Ukraińcami. Ukraińcy są najbardziej prześladowanym, poszkodowanym narodem tego państwa. My mamy pretensje tam do Ukraińców, o to czy tamto. Ukraińcy są biedni ludzie. Tam nie rządzą Ukraińcy. Trzej najwięksi oligarchowie to są oczywiście obywatele Ukrainy, ale to są dwaj Żydzi i jeden Tatar, Achmetow, muzułmanin. W polityce, wśród oligarchów, czy w polityce jest na przykład Gruzini, jest na przykład nie jeden, karierę robił tam słynny, były taki dość awanturniczy prezydent Gruzji, który miał zresztą bazę oczywiście w Polsce. Tutaj ta cała agentura amerykańska ma swoją bazę. Tak samo jest teraz dokładnie. Tak więc czekajmy na jakiegoś Mustafę Naima, może nie jego samego, tylko jakiegoś jego pobratymca, który tytułem próby, tytułem sprawdzenia nastrojów wejdzie do pisowskiego rządu jeszcze pewnie w tej kadencji po uchwaleniu lustrzanej ustawy po wakacjach przez zdominowany no, przez różne niepolskie siły Sejm PRL, przepraszam, Rzeczypospolitej Polskiej obecnie, czyli PRL bis. I śledźmy, co tam się dzieje z ustawą w Kijowie. No i na tym chyba zakończę już tak, co tam więcej gadać. Proszę o kciuki w górę, kciuki w dół, kciuki w bok, kciuki w przód i w tył oraz o subskrypcję. I żegnam się z Państwem do następnego razu. Ja śledzę wszystko bardzo uważnie.